No halo, halo. To widzisz, tutaj zmontuję ci akurat film, jak wygląda Dynes Aero Evo D1. No generalnie już go nie produkują w 2018 roku. To jest rozmiar 60, czyli olbrzymi. Miał być 50, a okazało się, że to jest 50 UK, czyli euro 60. Okej, slidery. Fajne. Dynes, oczywiście. To są niby tytanowe ochraniacze. Kto tam go wie, może z aluminium, nie wiem. Nogawka, bardzo fajna. To co wspominałem, jest możliwość właśnie założenia na zewnątrz i do wewnątrz, czyli tutaj rozpinasz taką powiększenie i możesz sobie na zewnątrz założyć i możesz też założyć do wewnątrz oczywiście. Jak tam sobie życzysz, to jest cała część elastyczna, więc jest dosyć, no nie? Tutaj te są fajne właśnie elastyczne części. No i to co wspominałem, to taka podpinka Aero Bubble to się nazywa. Więc jak zobaczysz, to jest właśnie tutaj jest powietrze przechodzi, jest cyrkulacja powietrza, że ponoć to fajnie działa, dobrze wentyluje. W rękawie też, więc generalnie cały jest taki zrobiony. Hop. Dobra, tego zapniemy teraz. Po zapięciu wygląda tak. To jest taki w sumie, to jest czerwony kolor, tylko że taki rażący. On na wideo może wyglądać jak pomarańczowy, ale jest coś taka jarzeniowa. Więc jak widzisz, elementy elastyczne. Tutaj to jest skóra, jak widać. Dużo elastycznych rzeczy, więc fajnie, bo on taki byłby dosyć mobilny. Tylko przewrócimy na drugą stronę. Jak wygląda z tyłu? Wygląda tak. Oczywiście dupa wielka, bo to jest 60. Jest po prostu ogromny. Ale skóra w dotyku jest fajna, jest dość taka przyjemna i jest dość gruba. Perforacja dosyć fajna. Tutaj też. No i garb, który wspomniałem, jest z możliwością zainstalowania tego bukłaku do picia. Dosyć to wygląda. Okay. Jego się oczywiście wkłada tutaj od środka, ale to trzeba podpinkę wypiąć i tam ponoć wchodzi. No więc to tyle z tej zabawki. Wysyłamy z powrotem, ze względu na to, że jest za duża.